Seria Katolickie Podsumowanie Tygodnia ukazuje się dzięki wsparciu finansowemu, które utrzymujemy od naszych widzów. Jeżeli doceniasz naszą pracę, zachęcamy do wsparcia nas poprzez portal Patronite. Link do strony ze wsparciem znajduje się w opisie filmu. Szczęść Boże! Witamy Was w kolejnym Katolickim Podsumowaniu Tygodnia. A w tym tygodniu w podsumowaniu. Niemieccy katolicy na skraju upadku proszą papieża o ratunek... Czy w Polsce w Topoli miał miejsce cud eucharystyczny? Oraz kardynał Miller ujawnia prawdziwe intencje hierarchów walczących z tradycyjną mszą świętą. Zapraszamy do wysłuchania podsumowania. Niemieccy katolicy na skraju upadku proszą papieża o ratunek. Katolicka Agencja Informacyjna przybliżyła informację o tragicznej sytuacji niemieckich katolików z decyzji w akwizgranie. Jako że Kościół katolicki w Niemczech od lat systematycznie traci wiernych, liczba księży spada, a środki finansowe maleją, to też wiele diecezji jest zmuszonych do ograniczenia wydatków. W związku z tym archidiecezja Fryburga Bryzgowijskiego ogłosiła, że do początku 2026 roku przekształci 1000 parafii w 36. Podobny proces ma mieć miejsce w diecezji w Akwizgranie. Na przełomie roku biskup Helmut Dieser. Podpisał dekret, który przewiduje utworzenie 44 obszarów duszpasterskich najpóźniej do stycznia 2025 roku. W planach jest utworzenie 8 dużych parafii, z istniejących już 326, których będzie mogło mieszkać do 140 tysięcy katolików. Liczni wierni, a także duszpasterze, sprzeciwiają się tym planom. Powstała w 2019 roku inicjatywa o nazwie Kościół zostaje tutaj, pozostająca w kontakcie z 270 radami kościelnymi i prowadząca regularny dialog ze 140 kongregacjami, aktywnie przeciwdziała prowadzeniu w życie wyżej opisanych reform. Jeden z jej członków poinformował, że nie otrzymali odpowiedzi na swoje pytania ze strony diecezji, dlatego zdecydowali się poprosić o pomoc w Watykan. W treści listów wysłanych do papieża Franciszka poprosili go o powstrzymanie biskupa Akwizgranu i przywrócenie mu pasterskiego rozsądku oraz bez ogródek stwierdzili, że plany biskupa w najlepszym razie mają na celu ustabilizowanie rentowności diecezji. Jednak z pewnością nie są to reformy w sensie nauczania wiary i przekazywania jej przyszłym pokoleniom. Autorzy listu, jak podaje portal, kierowali się, cytuję, Gorącą troską o zbawienie dusz katolickich chrześcijan w diecezji Akwizgranu. Koniec cytatu. Jak wiadomo, Kościół w Niemczech jest jednym z najbardziej liberalnych i pozytywnie nastawionych do zmian, nie dających się pogodzić z zasadami wiary katolickiej. Dodatkowo Niemcy są narodem, który bardzo chętnie wprowadza w życie wszelkie nowinki ideologiczne promowane przez aktywistów i polityków lewicowo liberalnych na Zachodzie. Z dużą dozą prawdopodobieństwa możemy zakładać że znacząco wpływa to na zmniejszenie liczby wiernych i generalne osłabienie Kościoła. Jest to zatem również pośrednią przyczyną obecnych problemów w diecezji akwizgranu. Miejmy nadzieję, że ta sytuacja będzie impulsem, który przywiedzie do opamiętania wszystkich tych niemieckich hierarchów, którzy w ostatnich latach aktywnie działali na rzecz zrujnowania Kościoła niemieckiego, pozbawienia wiernych ortodoksyjnego katolickiego duszpasterstwa, a niewierzących koniecznego napominania i wzywania do nawrócenia. Z winy takich hierarchów Niemcy zmagają się obecnie z poważnym deficytem powołaniowym. Jakże wymowny jest tutaj przypadek diecezji Limburga, której przewodzi gorący zwolennik drogi synodalnej biskup Georg Batzing. Diecezja ta nie wyświęciła w ubiegłym roku ani jednego kapłana. Czy w Polsce w Topoli miał miejsce cud eucharystyczny? Jak podała katolicka agencja informacyjna, dnia 8 lutego kuria biskupia w Kielcach wydała specjalny komunikat w sprawie wydarzeń, do których doszło 27 listopada 2022 roku w parafii pod wezwaniem Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny w Topoli. Chodzi o znalezienie na posadzce kościoła komunikantu, który po umieszczeniu w specjalnym naczyniu przybrał barwę ciemnoczerwoną. W związku z wydarzeniem zaszło prawdopodobieństwo zaistnienia cudu eucharystycznego. Po przeprowadzeniu dochodzenia i badaniach przeprowadzonych na komunikancie w ośrodku badań muzealiów relikwii i zdarzeń eucharystycznych przy papieskim wydziale teologicznym we Wrocławiu stwierdzono co następuje. Zespół specjalistów jednomyślnie stwierdził że na podstawie uzyskanych danych można wyjaśnić naturalny, tłumaczony mechanizmami przyrodniczymi charakter pochodzenia dostarczonej do badania czerwonej zmiany barwnej. Wobec tego należy stwierdzić, że wydarzenie w parafitopola nie miało charakteru nadprzyrodzonego. Koniec cytatu. Informacja ta. Jakkolwiek rozczarowująca dla rzecz katolików nieszczęśliwie lubujących się w cudownych wydarzeniach, cenna jest jednak dla tych, którym los Kościoła w dzisiejszym materialistycznym świecie nie jest obojętny. Wizerunek Kościoła katolickiego w mediach kreowany jest bowiem jako instytucji stojącej w opozycji do nauki, gardzącej zdobyczami autentycznego postępu ostatnich wieków. Wywierającej swój wpływ manipulacją na w cudzysłowie niedouczonych wiernych, którzy zamiast faktami naukowymi wolą karmić się średniowiecznymi bajkami. Przy tej kłamliwej propagandzie społeczny autorytet Kościoła jest stale podkopywany, dlatego ważne jest, Żebyśmy wszyscy jako wierni katolicy zdawali sobie sprawę z tego, że Kościół od najdawniejszych wieków jest nie tylko otwarty na naukę, ale wręcz nauki pożąda i stoi na straży jej wiarygodności. To samo dotyczy stanowiska Kościoła wobec licznych cudów. Pamiętajmy zatem, że jako katolicy nie mamy prawa reagować na żadne cudowne rewelacje, takie jak cuda eucharystyczne, objawienia prywatne, Przepowiednie czy orędzia bezmyślnym entuzjazmem i bezkrytyczną wiarą, a takie zachowanie powinniśmy tępić nie tylko jako szkodliwe dla wiary objawionej, ale także ośmieszające Kościół katolicki w świecie i tym samym godzące w jego nadprzyrodzony autorytet. Kardynał Miller ujawnia prawdziwe intencje hierarchów walczących z tradycyjną Mszą Świętą. Jak podała katolicka agencja informacyjna w wywiadzie dla telewizji EWTN, Kardynał Miller wypowiedział się na temat hierarchów walczących przeciwko tradycyjnej liturgii, nazywając ich walkę dziecinnym zachowaniem. Stwierdził także, że, cytuję, w ten sposób liczą oni na korzyści w Watykanie. W wywiadzie przywołano przykład dwóch kapłanów, którzy zostali zwolnieni przez amerykańskiego biskupa Johna Eiferta za to, że, cytuję, wielokrotnie oczerniali współczesną formę mszy świętej w swojej parafii. Biskup Eifert wyraził poważne obawy dotyczące ich duszpasterskich pasterskich kompetencji. Napisał, że zdecydował się na ich zwolnienie, po tym jak dowiedział się, że jeden z nich głosił w parafii, że święta ofiara mszy odprawiana w obecnej liturgii rzymskokatolickiej jest nieistotna, nie zachowuje dosłownie nic ze starego, a reforma liturgii była motywowana nienawiścią do tradycyjnych katolików i starożytnych liturgii Rzymu. Koniec cytatu. Kardynał Miller. Zapytany o komentarz do tego wydarzenia powiedział, że niektórzy biskupi cytuję, spoglądają na Rzym i mówią ojcu świętemu, odepchnąłem tych ludzi i dlatego oczekuję awansu, mianowania arcybiskupem lub kardynałem, to dziecinne zachowanie niektórych biskupów. Koniec cytatu. Według kardynała Milera, ci hierarchowie kościoła starają się pozorować na otwartych i liberalnych biskupów, podczas gdy brakuje im kompetencji teologicznych. Komentarz kardynała Milera jest doskonałym potwierdzeniem watykańskiej polityki duszpasterskiej, która wymierzona jest przeciwko tradycji, w co nadal, co po niektórzy wierni nie chcą wierzyć. Tacy, mimo tylu lat fatalnego w skutkach pontyfikatu, błędnie sądzą, jakoby papież Franciszek kontynuował linię duszpasterską swoich poprzedników, u których katolicka tradycja liturgiczna była mniej lub bardziej, ale jednak szanowana. Franciszek natomiast w trakcie swoich rządów pokazał, że tradycja jest dla niego zamierzchłą przeszłością, o której nie warto wspominać, zajmować się nią ani tym bardziej według niej praktykować. Konstruując szeregi watykańskich instytucji kościelnych pod dyktando powyższych przekonań, dał wyraźny znak kapłanom karierowiczom, jaką drogą mają podążyć, by uzyskać awans. Niech słowa kardynała Miller'a będą jasnym i wiarygodnym dowodem tragicznego oblicza dzisiejszego Kościoła. Wszyscy, którzy jeszcze tego nie zastrzegają, niech postawią sobie pytanie, dlaczego ci księża, którzy wykażą się działaniem wymierzonym przeciwko tradycjonalistom i likwidowaniem wszystkiego, co wiąże się z katolicką tradycją, zwłaszcza liturgiczną, tak bardzo liczą na dostrzeżenie i wywyższenie przez hierarchów kościelnych z papieżem na czele. Przechodzimy do sekcji ogłoszeń. W tym tygodniu wracamy już do dawnego rozkładu dwóch filmów oprócz podsumowania. W środę będzie mój film i będzie to wyczekiwana kontynuacja tematu czerwonych jałówek, a w piątek będzie to wspólny film, pogadanka moja i Natalii, ale tematu na ten moment jeszcze nie zdradzimy. Jeżeli doceniasz naszą pracę, zachęcamy do wspierania nas poprzez portal Patronite, gdyż ta seria ukazuje się dzięki wsparciu, które otrzymujemy od naszych widzów. Możesz też nas wesprzeć pojedynczą wpłatą bez podawania danych przez portal Tipli. Linki do wszystkiego znajdziesz w opisie. Zachęcamy do subskrybowania kanału i śledzenia naszych dalszych aktywności. To tyle na dzisiaj. Dziękujemy za uwagę i do następnego odcinka. Szczęść Boże! Szczęść Boże!